Kamil Kościelny. Kamil, dzisiaj twój debiut w Ekstraklasie, ale nie marzyłeś raczej o tym, że ten debiut zakończył się takim wynikiem, jakim się zakończył. Nie, no, oczywiście liczyłem na zwycięski debiut i wszystko się układało, powiedzmy, po mojej myśli, tak, bo prowadziliśmy, mieliśmy kolejne akcje. No ale no niestety, no, zagraliśmy, no nie wiem, ostatnio jakiś taki fatum. Bo w meczu, w którym prowadzimy grę, w którym przeciwnik tak naprawdę cofa się, żeby nie stracić bramki, gdzieś z jakiegoś przypadku tracimy tą bramkę, chociaż nie do końca chcemy ją strzelić. Niestety no, jest to przegrany debiut. No, mówię, liczyłem no, przynajmniej na ten punkt, tak? No, a tutaj no, niestety no, nie udało się. Zespół w Gliwicach w analogiczny sposób, można powiedzieć, stracił zwycięstwo. Tam też była przegrana 1-2 po naprawdę dobrym meczu, czyli tak jak dzisiaj. Jak myślisz, gdzie taki problem? Bo nie można powiedzieć o grze, bo gra jest naprawdę dobra. Tworzycie sobie sytuację, jesteście zespołem na boisku. W czym tkwi problem? Brakuje tej koncentracji w końcówce, czy o co chodzi? Znaczy, no ciężko powiedzieć, w czym tkwi problem, bo wiadomo, no, do meczu to jest najważniejszy punkt tak, tygodnia, więc koncentracja musi być 100%. No ale niestety zawsze się nam zdarza gdzieś jakieś zrządzenie losu, jakieś kilka przypadków, które decydują o tym, że tracimy bramki. Może to jest ta koncentracja, może powinniśmy jeszcze bardziej podejść, no, jeszcze z większą koncentracją od pierwszej do ostatniej minuty, no bo no, ciężko powiedzieć jakaś przyczyna, no bo no, mówię, jeżeli jesteś lepszym zespołem i przegrywasz, i to nie jest jednorazowe, tak, tylko kolejny mecz po piaście. No to trzeba szukać gdzieś tych mankamentów, trzeba szukać gdzieś tych błędów i to poprawić jak najszybciej. Myślę, że macie w sobie teraz dużo takiej sportowej złości, bo wspomniany wcześniej mecz z Piastem, do którego już nikt nie chce wracać, dzisiejszy mecz z Płockiem, do którego podejrzewam po analizie też już nikt nie będzie chciał wracać. Przed wami mecz w Szczecinie, mecz z bardzo trudnym rywalem, bo Pogoń radzi sobie w tym sezonie naprawdę dobrze. Tym bardziej chyba, po pierwsze, wam się lepiej gra chyba z takimi zespołami jak Pogoń, jak Lechia, jak Jagiellonia, a po drugie jest to taka szansa, żeby udowodnić, że za tym, że wy dobrze gracie w piłkę, idą też skuteczność i zwycięstwa. Myślę, że oczywiście Pogoń to jest mocny zespół, ale my też znamy swoją wartość. No, pokazujemy to w każdym meczu. Graliśmy z mistrzem Polski, czy mówię, z Lechem tutaj, no, czy dzisiaj, tak, też z zespołem, który ma dobrą pasę naprawdę ostatnio. Jesteśmy lepszym zespołem w tym meczu i nie mamy się czego bać, więc na pewno pojedziemy po to, żeby przełamać tą niemoc taką, bo nie można powiedzieć, że słabo gramy, tak? No bo no myślę, że nikt tego nie powie, tylko po prostu musimy przełamać tą niemoc i wygrać, tak? Strzelić jedną bramkę, drugą i wtedy na pewno będzie dobrze. I zachować spokój w tyłach. Oczywiście, zachować spokój w tyłu. No mówię, robimy swoje, tak? Robimy swoje kolejny tydzień. To będzie następny tydzień, w którym będziemy robić swoją robotę i pojedziemy po to, żeby wygrać.